Dzień dobry, Radzyń Podlaski. Jest mi niezmiernie miło, że tak licznie przyszliście na nasz radzyński skwer podróżników. Bardzo serdecznie pragnę powitać naszego gościa, wyjątkowego gościa, panią Elżbietę Dzikowską, która już za chwilę dla upamiętnienia pobytu w Radzyniu odsłoni tutaj swoją tabliczkę. Ale tabliczkę, która będzie inna niż dotychczas pojawiające się na naszym skwerze. Ale o tym powiem jeszcze za chwilę. Witam również pana Ryszarda Kuncę z Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. I witam burmistrza Radzenia Podlaskiego, pana Jerzego Rębka. Szanowni Państwo, nie ma takiej możliwości, by osoby mocno interesujące się podróżami, literaturą oraz filmami podróżniczymi nie znały Elżbiety Dzikowskiej. Podejrzewam też, że i tym, dla których podróże, te prawdziwe czy też palcem po mapie, nie są czymś poprzednim, nazwisko to również nie jest obce. Nic dziwnego, bo Elżbieta Dzikowska jest jedną z największych pasjonatek Ameryki Łacińskiej, ale nie tylko. Autorką sztuki, sinologiem, operatorem filmów i autorką wielu wspaniałych programów dotyczących poznawania świata. Dla mnie osobiście, ale myślę, że nie tylko dla mnie, dla wielu z Państwa tutaj zgromadzonych, pani Elżbieta Dzikowska przez wiele lat mojego dzieciństwa była obecna w moim życiu, choć tylko za pośrednictwem ekranu telewizora. O zabranie głosu poproszę w tym momencie burmistrza Radzenia Podlaskiego, pana Jerzego Rębka. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, ja myślę, że będę wyrazicielem wszystkich nas, kiedy powiem, że to dla nas ogromny zaszczyt i wielka przyjemność spotkać tutaj w Radzyniu taką osobę jak pani Elżbieta Dzikowska. Pani Elżbieto, witamy panią serdecznie. Serdecznie panią witamy. Witamy również ludzi tak blisko z nami złączonych pasją wspólną, prawda, pana Ryszarda. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć, że ja też jestem poruszony, bardzo pozytywnie poruszony tym spotkaniem. Kiedy przed kilkoma miesiącami Robert powiedział, w naszym mieście będzie również pani Elżbieta Dzikowska. Ja nie wierzyłem, że tak będzie. Naprawdę. Ale chcę powiedzieć teraz o Robercie dosłownie jedno zdanie. Tak, to jest gospodarz tego spotkania, tak jak wielu innych spotkań. On jest gospodarzem, on jest tym dobrym duszkiem, który tutaj sprawia, że możemy gościć tak znamienite osoby w naszym środowisku. A chciałbym powiedzieć również, że pani Elżbieta Dzikowska jest naszą rodaczką, ponieważ pochodzi z Międzyrzeca, z sąsiedniego miasteczka na Podlasiu. Nie będę przedstawiał przecież środowiska międzyrzeckiego. A Radzyń Podlaski był moim powiatem. O właśnie. Także taką bliskość poczuliśmy już od pierwszego momentu, kiedy tylko spotkaliśmy się z panią Elżbietą i z panem Ryszardem przy stole, tak żeby tą gościnnością podlaską jeszcze raz dowieść tego, że... Zupa Chrzanowa, Podlaska. Taki był wybór. Proszę Państwa, ja nie będę Państwa zanudzał. Ja raz jeszcze pragnę wyrazić swoją ogromną wdzięczność, że pani Elżbieta jest tutaj z nami, że pan Ryszard również nam towarzyszy. To jest dla nas też wyjątkowa taka chwila, wyjątkowy taki dzień, kiedy możemy cieszyć się swoją obecnością pani Elżbiety Dzikowskiej i myślę, że to, czego wysłuchamy i zobaczymy na spotkaniu w Liceum Ogólnokształcącym, będzie krzepiące nasze serca, nasze dusze. Już się stresuję. To nieprawda. Tu nie ma żadnego stresu. Tu jest ten ogromny wdzięk, tak jak powiedziałem. Powiedział o tym Robert, ja powtórzę. Proszę Państwa, ja jak myślę, większość z Państwa, ale nie wszyscy, bo ci najmłodsi to nie, ale to my spotykaliśmy się rodzinnie przed ekranem telewizora, tak żeby wysłuchać tych przepięknych opowieści ze świata.
To była ten, to było to, to wspólne przeżywanie tego, co, co ten świat, przepiękny świat nam oferuje. Także to za pani przyczyną i małżonka świętej pamięci pana Tonego Halika, tak. Ja pragnę wyrazić swoją wdzięczność, że jeszcze raz mówię, że mogliśmy oglądać te programy, nadal oglądamy, a teraz możemy na żywo wysłuchać pani Elżbiety Dzikowskiej. Bardzo serdecznie witam i dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jestem z rodziny długowiecznej, to jeszcze długo będziecie mnie słuchać, ale w programie jest, że ja mam powiedzieć dopiero później parę słów. Tak jest. To pozwólcie państwo, zanim pani Ela odsłoni tutaj swoją tabliczkę, w kilku zdaniach przybliżę sylwetkę naszego gościa. Elżbieta Dzikowska urodziła się w nieodległym Międzyrzecu Podlaskim. Nie będę mówił. Ukończyła sinologię w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1959 roku dostała korespondencyjnie propozycję pracy w nowo otwartej redakcji miesięcznika Chiny. Pracowała tam do rozwiązania tego pisma i powstania w 1964 roku redakcji Kontynentów. Związana była z nią przez 20 lat, zwiedzając z aparatem fotograficznym całą Amerykę Łacińską. W 1976 roku wraz z Tonym Halikiem byli pierwszymi Polakami, którzy dotarli do ruin zaginionego miasta Wilcabamba, ostatniej stolicy Inków. Jako małżeństwo przygotowali wspólnie około 300 filmów i programów telewizyjnych z cyklu Pieprz i Wanilia. Po śmierci męża w 1998 roku Elżbieta Dzikowska zajęła się głównie popularyzacją ciekawych miejsc w Polsce, realizując kreznawcze programy telewizyjne z cyklu Groch i Kapusta i tworząc cykl książek Groch i Kapusta, czyli Podróżuj po Polsce. Elżbieta Dzikowska jest inspiratorką budowy pomnika inżyniera Ernesta Malinowskiego, twórcy do niedawna najwyżej położonej kolei na świecie w Peru oraz powstania Muzeum Podróżników imienia Tony Halika w Toruniu. Od 2015 roku ponownie prowadzi program telewizyjny z cyklu Pieprz i Wanilia, tym razem na antenie TVN Biznes i Świat. Szanowni Państwo, mówiąc Elżbieta Dzikowska, jednym tchem zawsze dodajemy Tony Halik. Razem są jak tytułowe Pieprz i Wanilia, nierozłączni. W związku z tym postanowiliśmy, że tabliczka, którą za chwilę odsłoni podróżniczka, będzie inna niż dotychczas pojawiające się na naszym skwerze. Będzie wyjątkowa, bo upamiętni dzisiejszego naszego gościa, ale jednocześnie też i świętej pamięci Tony Halika i niedźwiedź, który dumnie widnieje w herbie Radzynia Podlaskiego, zostawi dzisiaj na naszym skwerze podróżników swoje dwa odciski. Panie Elu, bardzo prosiłbym o uroczyste odsłonięcie tabliczki, a później o zabranie głosu. Brawo, fotoreporteru. No i bardzo proszę o kilka słów. Jestem bardzo wzruszona. Naprawdę. Ja, obywatelka tego byłego mojego powiatu, nie sądziłam, że i to, co ja robiłam, i to, co robił mój mąż Tony Halik, będzie aż tak tutaj docenione. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Nasze programy otwierały kiedyś okno na świat, kiedy było zamknięte. Teraz ja się staram otwierać okno na Polskę. Te programy, o których wspomniał pan Robert w TVN BIS, to było tylko 10 programów, one są powtarzane, więc sprawiają wrażenie, że ich jest dużo. Teraz najważniejsza jest dla mnie Polska, o której napisałam 4 tomy Grochu i Kapusty, a teraz wychodzi 2 tom Polska znana i mniej znana. W jednym z tomów Grochu i Kapusty opisałam oczywiście Radzyń, przepiękne miasto z najpiękniejszym pałacem w ojczyźnie, a może nie tylko. Te cudowne rzeźby, ta oranżeria. Naprawdę cieszę się, że
że miasto dba o ten pałac, tak? I że zostanie on symbolem, bo jest symbolem w ogóle Podlasia, tak? Ja jak myślę o Podlasiu, o zabytkach Podlasia, to ten pałac jest na pierwszym miejscu. Może emocjonalnie bardzo do tego podchodzę, ale tak jest. Dziękuję wam wszystkim, żeście tu przyszli i zapraszam na spotkanie ze mną. Dokąd? Do pierwszego ELO w Radzeniu Podlaskim. Tak. Gdzie opowiem o wszystkim, co będziecie państwo chcieli wiedzieć i pokażę serię przeźroczy, które się nazywają tak jak moja książka Tam, gdzie byłam, bo będą jeszcze tam książki, dwa tomy Tam, gdzie byłam. A zatem do zobaczenia. Dziękuję państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Cóż, do zobaczenia w pierwszym ELO w Radzeniu Podlaskim. To miłe spotkanie. Thank you.